Ruszamy z kolejną odsłoną programu Osiedlowa Kultura i Sztuka. W tym odcinku udamy się m.in. na Żerniki Wrocławskie. Tam odbył się spektakl zatytułowany Na Wenus bez zmian. Pokażemy także, jak bawili się mieszkańcy powstańców śląskich, a właściwie dzieci, które wzięły udział w warsztatach artystycznych z tkaniną w tle. W tym cyklu programów pokazujemy, jak wrocławskie osiedla łączą się z dolnośląską sztuką. No myślę, że pierwsza edycja wyszła wspaniale i stąd w tym roku, w drugiej edycji, od razu Urząd Marszałkowski zwiększył nam dofinansowanie i to ponad dwukrotnie. Dzięki temu już w pierwszym naborze dokładnie 20 osiedli bierze udział, także wynik, ja uważam, rewelacyjny. Natomiast bardzo dobry też mieliśmy po ubiegłym roku, po tym pilotażu ubiegłorocznym, odzew od mieszkańców i też od naszych partnerów lokalnych, czyli od rad osiedli. Wszyscy się domagali powrotu tego programu, bo rzeczywiście idea, wydaje mi się, ta idea była bardzo dobra, czyli połączenie artystów z Dolnego Śląska z osiedlami we Wrocławiu. Takie nieoczywiste, wydaje mi się, połączenie, na które wpadłam w ubiegłym roku tak naprawdę, czyli jeszcze półtora roku temu, składając wniosek do Ministerstwa Kultury. To partnerstwo wynikało z tego, że we Wrocławiu wydarzenia dzieją się na ogół w centrum albo w takich oficjalnych instytucjach kultury. Myśmy chcieli włączyć do takiej sieci partnerstwa regionalnego, bo mówimy o całym regionie, o całym Dolnym Śląsku, chcieliśmy włączyć właśnie takich partnerów lokalnych, podmioty działające na każdym osiedlu, czyli dotrzeć bezpośrednio do mieszkańców. Czyli wychodzimy z kulturą do mieszkańców, a do nas się zgłaszają do Ośrodka Kultury i Sztuki artyści z całego Dolnego Śląska. Na Wenus bez zmian to jest kolejna odsłona pewnej opowieści o trzech przyjaciółkach. Trzy kobitki, każda jest troszeczkę inna i w różnym wieku spotykają się i mają różne perypetie. O tym jest ten spektakl, czyli właściwie o życiu i o tym, jak kobiety ze sobą funkcjonują, jak się przyjaźnią, jakie mają różne problemy i jak sobie radzą z nimi. W popołudniową godzinę po prostu spotkamy ją, a teraz powstał właściwie trochę na kanwie życia, bo my właściwie wszystkie się przyjaźnimy od lat. Razem tworzymy spektakl, razem tworzymy teatr i jesteśmy od wielu lat też w takich przyjacielskich relacjach. I trochę na wiele tekstów powstało właśnie na bazie życia, tego co się po prostu dzieje tu i teraz. I dlatego może jest takie prawdziwe i dużo ludzi też porusza dzięki temu i dużo osób się utożsamia, dużo kobiet się utożsamia z tymi sytuacjami, bo właśnie są one mocno zakorzenione w życiu. My od wielu lat jakby współtworzymy też, najpierw jako grupa nieformalna, później jako stowarzyszenie, współtworzymy jakby tę tkankę wrocławską i też jest dużym dla nas jakby plusem to, że możemy zagrać nie tylko na scenie, nie tylko w warunkach takich sauté, tylko że możemy po prostu zagrać też na żywo dla ludzi, którzy przyjdą, wezmą leżak albo właśnie przyjdą do Rady Osiedla, zajrzą przez szybę i w ten sposób jakby też zachęcać ich do tego, żeby uczestniczyli chyba w tym życiu artystycznym i ten teatr polubili tak jakby od środka, żeby to stało się potrzebą, a nie czymś narzuconym jakby z zewnątrz. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi. Także ten projekt to realizuje jakby w 100% tę misję. To było wrocławskie osiedle Żerniki, gdzie odbył się spektakl zatytułowany Na Wenus bez zmian. A teraz przenosimy się na osiedle powstańców śląskich, gdzie odbyły się warsztaty artystyczne z tkaniną w tle. Dlaczego akurat Dniu Kobiet? No mamy tutaj bardzo dużą ilość kobiet, bardzo zaangażowanych. A poza tym
Od kilku lat mieliśmy coś takiego organizowane, Żeliński Dzień Kobiet na Wesoło. W tym roku postawiona sztukę i teatr, ponieważ właśnie to jest ten osiedla kultury i sztuki, zainicjowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki. I skorzystaliśmy z tego, bardzo szybko się nam udało to zorganizować, bo to rzeczywiście ogłoszone było chyba niecały miesiąc temu. W ciągu tego miesiąca udało nam się to wszystko zapiąć do końca. Dzisiaj zapraszam dzieci na warsztaty artystyczne z tkaniną w tle. Jest to cykl warsztatów. Wszystkie te warsztaty mają coś wspólnego z tkaniną. Staramy się, żeby jak najwięcej ludzi brało w tym udział, tym razem oczywiście jak najwięcej dzieciaków. W większości te zajęcia są przeznaczone dla dzieci, jedynie nasi to druku zapraszam całymi rodzinami. Te warsztaty zajmują się najkrócej, więc najwięcej osób da radę wtedy nauczyć się podstaw sitodruku. A na samym końcu są zajęcia przeznaczone tylko dla dorosłych. Zeszła edycja była bardzo popularna, wszyscy mnie prosili o następną edycję, dlatego uznałam, że jest taki popyt i warto dalej iść w tą stronę, żeby były warsztaty proekologiczne, związane ze sztuką i jednocześnie jest to forma edukacji. Ja wychodzę z założenia, że bardzo ważne są formy edukacyjne dla społeczeństwa, nie tylko samo to, że mają kupić te przedmioty, ale też żeby wiedzieli, jak bardzo ważna jest ręczna praca i ten aspekt artystyczno-ekologiczny przy produkcji nowych rzeczy. Program Osiedla Kultury i Sztuki po raz drugi obecny na terenie naszego osiedla. Podczas pierwszego mieliśmy dla naszych mieszkańców do zaserwowania wspaniały koncert podczas pikniku osiedlowego. Tym razem w gościnnych progach siedziby naszej Rady Osiedla Powstańców Śląskich spotykamy się z naszymi mieszkańcami na warsztatach. Warsztatach manualnych, podczas których takim motywem przewodnim jest tkanina. Osiedla Kultury i Sztuki, fantastyczny projekt, który tworzy Urząd Marszałkowski, który tworzy Ośrodek Kultury i Sztuki, ale który również współtworzą osiedla z Wrocławskim Forum Osiedlowym na czele. Wspólnie wypracowaliśmy pomysł tego programu i służy on mieszkańcom nie tylko naszego, ale też wszystkich osiedli, które tylko chcą zaprosić odrobinę tej dolnośląskiej sztuki pod swój dach czy na swój teren.